Sezon wakacyjny trwa. Zrób zdjęcie, nagraj wideo, pokaż jak spędzasz wakacje, pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij do nas swój materiał. Czekamy do 31 sierpnia. Do wygrania atrakcyjne nagrody, takie jak aparat fotograficzny, kamera wideo oraz kamera GoPro. Więcej informacji na naszym fanpage'u na Facebooku. Sponsorami nagród w konkursie są firma Górny Poczynek, oficjalny dealer samochodów osobowych i dostawczych Renault. Salony meblowe Segmar w Lubinie. Górnośląskie Towarzystwo Finansowe, oddział w Lubinie. Wyjaśniają przyczynę śmierci niemowlaka. Zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych specjalistycznych badań. Śledztwo umorzone jest zażalenie. Złożyłem zażalenie na tę decyzję. Czwartek, 28 lipca, Małgorzata Parys, witam Państwa serdecznie i zapraszam na wydarzenia. Dochodzenie w sprawie śmierci 3-miesięcznego chłopca prowadzi lubińska prokuratura rejonowa. Wyniki sekcji zwłok niemowlęcia nie dają jednoznacznych odpowiedzi, co było przyczyną śmierci. Teraz zostaną przeprowadzone dodatkowe, specjalistyczne badania. O śmierci 3-miesięcznego dziecka poinformowała jego matka. Do zdarzenia doszło w jednej z miejscowości gminy Rudno. Odbyła się również sekcja zwłok tego 3-miesięcznego chłopca. Wyniki sekcji będą znane dopiero w późniejszym terminie, bowiem zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych specjalistycznych badań. Dziecko nie miało żadnych obrażeń, nie można więc jednoznacznie stwierdzić, czy padło ofiarą przestępstwa. W tej sprawie zatrzymano 5 osób. Dwie z nich zostały przesłuchane i zwolnione do domu. Aktualnie trwa kolejne przesłuchanie świadka, który być może był uczestnikiem całego zdarzenia. Matka niemowlęcia w momencie, gdy dzwoniła na policję, była trzeźwa. Prokuratura rejonowa w Głogowie nie dopatrzyła się znamion czynu zabronionego i umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez komornika sądowego podczas wykonywania czynności komorniczych. Sprawa dotyczy zajęcia samochodu właścicielowi, który, jak się okazało, nie był dłużnikiem. Mężczyzna złożył zażalenie na umorzenie śledztwa. Pod koniec ubiegłego roku komornik sądowy zajął samochód właścicielowi, chociaż nie był on dłużnikiem. Stało się to na terenie znajdującym się przy jednym z głogowskich warsztatów samochodowych. Niestety w międzyczasie pan komornik przyjechał do innego warsztatu i zajął ten samochód w domniemaniu, że pan dłużnik jest właścicielem tego samochodu albo posiadaczem. Pan Wojciech złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez komornika. Ten potem przeprosił poszkodowanego i auto wróciło w końcu do właściciela, ale zawiadomienie nie zostało wycofane. Teraz pan Wojciech dowiedział się, że śledztwo umorzono wobec braku znamion czynu zabronionego. Nie zamierza jednak zrezygnować. Decyzję prokuratury uważa za niesprawiedliwą. Moim zdaniem pan Mikulski przekroczył swoje uprawnienia i dlatego złożyłem zażalenie na tę decyzję. Do głogowskiego sądu wpłynęły dwa zażalenia, jak nam powiedziała Barbara Izbiańska z prokuratury rejonowej w Głogowie. Do czasu ich rozstrzygnięcia prokuratura nie będzie komentować sprawy. Dwóch mężczyzn, którzy nie spali minionej nocy, zatrzymali letnicy policjanci. Jeden z nich kierował samochodem, nie mając prawa jazdy. W aucie, którym się poruszali, mundurowi znaleźli narkotyki. Policjanci z Wydziału Prewencji Legnickiej Komendy w czasie pełnienia służby patrolowej o godzinie 3 w nocy otrzymali zgłoszenie, że przy jednym z ogródków działkowych, gdzie wcześniej miało miejsce włamania do altanek, stoi zaparkowany samochód. I wtedy, kiedy najechali, że tak powiem, na dwóch mężczyzn, którzy tam byli, okazało się, że jeden kierował tym pojazdem, tym Audi, natomiast drugi ciągnął za sobą przewody elektryczne. Okazało się, że kierowca ma cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów. W związku z czym pojazd został administracyjnie zabezpieczony, natomiast w toku dalszych czynności w samochodzie tego mężczyzny i podczas przeszukań miejsca zamieszkania policjanci zabezpieczyli 26 porcji metamfetaminy. Obaj mężczyźni są już doskonale znani legnickiej policji. Zostali zatrzymani. Za posiadanie narkotyków grozi im do 3 lat pozbawienia wolności. A w dzisiejszych wiadomościach zobaczymy jeszcze więcej patroli policji. Są to patrole prewencyjne.
smacznie i kolorowo na błoniach. Będą chłodniki, ponieważ pogoda sprzyjająca. 20 tysięcy złotych na dodatkowe policyjne patrole w mieście przeznaczyły władze Głogowa. Będą je pełnić funkcjonariusze miejscowej komendy w czasie wolnym od służby. W tym roku to drugie już tego rodzaju finansowe wsparcie policji przez samorząd. Umowa między władzami Głogowa a Komendą Powiatową Policji na dodatkowe patrole w mieście została już podpisana. Na ten cel samorząd przeznaczył 20 tysięcy złotych. Są to patrole prewencyjne, patrole umundurowane, przede wszystkim patrole piesze, rowerowe i wodne. W sezonie mamy teraz sezon wodny. Mieszkańcy popierają taką inicjatywę, mają też własne spostrzeżenia w kwestii bezpieczeństwa, szczególnie w rejonie Starego Miasta. Były przypadki, że młodzi ludzie w wypiciu po samochodach, po zderzaku, po dachach przechodzą sobie na drugą stronę na tym. Mało tego, lusterka obrywają. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ludzi, to jest słuszne. Bardzo wskazane, żeby były takie patrole, szczególnie od piątku do niedzieli. Właściwie piątek i sobota. Takie patrole powinny być piesze przede wszystkim, bo z samochodu jak przejeżdżają, to nic nie widzą. Na Starym Mieście non stop się dzieje. A szczególnie wyścigi, na przykład nocne samochodowe, które się odbywają, piszczące opony. To właśnie Stare Miasto zostało objęte szczególnym nadzorem policji, ale w innych rejonach Głogowa patrole też będą widoczne. Zwłaszcza w tym tygodniu, kiedy część funkcjonariuszy bierze udział w zabezpieczeniu uroczystości związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży. Dodatkowe patrole właśnie uzupełniają tą lukę. W ramach pierwszej umowy z miastem głogowscy policjanci wykonali 111 dodatkowych patroli. Teraz ma być podobnie. Gmina Miłkowice otrzymała w swoje władanie akwen w Jeziorzanach. 2 tygodnie temu wojewoda przekazał to miejsce samorządowi. Tętniące kiedyś życiem kąpielisko ma szansę znów być turystyczną atrakcją regionu. Gospodarzem obiektu przez długie lata był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, który jednak jakiś czas temu zrezygnował z organizacji letniego wypoczynku w Jeziorzanach. Po półtorarocznych zabiegach nowy włodarz gminy Miłkowice stał się właścicielem terenu. Na temat koncepcji cały czas rozmawiamy z radą. Przede wszystkim ta część parkingowa jest dla nas niezbędna. Tam zostały ujawnione złoża wody po badaniach geofizycznych. No powiedzmy, że to może nie jest ropa, ale też cenne znalezisko dla gminy Miłkowice. Podczas dzisiejszej sesji radni rozważyli, w jaki sposób zagospodarować tak zwaną dziką część kąpieliska, która dotąd nie była wykorzystywana przez plażowiczów. Na dzień dzisiejszy ta dzika część to jest nic innego jak niekontrolowane śmietnisko w miejscu wielu imprez, mycia aut nad brzegiem zbiornika i temu podobnych. Gospodarz gminy nie ukrywa, że chciałby, aby w niedalekiej przyszłości zbiornik w Jeziorzanach był tak popularny jak miejsca wypoczynku w pobliskich Rokitkach czy Spalonej. Żeby dalej iść, to trzeba skończyć pracę nad studium zagospodarowania przestrzennego, a następnie wykonać miejscowy plan dla tamtego terenu. Dopiero miejscowy plan pozwoli nam też na dzielenie, czy to na mniejsze działki tej części niezagospodarowanej, no bo dzisiaj w trybie rolnym to jest minimalny podział 30 arów, to jest bardzo duża działka. Radni jeszcze nie zdecydowali, czy sprzedadzą teren prywatnym inwestorom, czy też raczej postawią na dzierżawę. Zainteresowanie jest ogromne. Na wieść, że gmina stała się właścicielem Jeziorzan, w urzędzie rozdzwoniły się telefony. Jest wielu przedsiębiorców gotowych ożywić to miejsce. Kuchnia i muzyka z całego świata oraz stoiska z rękodziełem to wszystko w ramach 8. edycji Festiwalu Narodów. W sobotę 30 lipca na lubińskich Błoniach imprezę otworzy koncert zespołu Hosadyna od Lubina. W ramach festiwalu przygotowano również kiermasze i stoiska z rękodziełem, a dla najmłodszych dmuchańce. Wstęp jest bezpłatny. Tradycyjnie jak co roku podczas Festiwalu Narodów będzie można spróbować potraw z całego świata. Na stoiskach będą pierogi, smalec z domowym chlebem czy gulasz po cygańsku. Ale to nie wszystko. Kuchnia włoska, pizza, także zapraszamy bardzo gorąco. Będą chłodniki, ponieważ pogoda sprzyjająca. Dla dzieci takie słodkie niespodzianki, rogaliki oraz jagodzianki. Oprócz smakołyków, które na pewno zaspokoją apetyt nawet najbardziej wymagających, będzie też coś dla ucha. Na scenie wystąpią Hosadyna od Lubina, oczywiście otworzy jako gospodarz. W następnej kolejności będzie występował zespół pieśni i tańca Ziemia Legnicka, Stowarzyszenie Ziemia Legnicka. Będzie prezentował się Zbigniew Szparkowski, Włodzimierz Kubadanek z zespołem Wrzos i Bez Nazwy, które pracują na co dzień w Domu Dziennego Pobytu Senior. Zaprezentuje się zespół Łemkowski, Siem Kropka. Z dmuchańców i basenów z łódeczkami będą mogli skorzystać najmłodsi goście
części festiwalu. Wstęp na Lublińskie Błonie jest bezpłatny. Zapraszamy w najbliższą sobotę, 30 lipca od godziny 14. To już wszystko w wydarzeniach na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.